Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Salmucha, a jest to kolejna audycja z cyklu Polski Wall Street na falach radiowych w kontestacji. Dzisiaj bardzo wyjątkowo dogrywam kolejną audycję, ponieważ w ubiegłej audycji zapraszałem Was na spotkanie ze mną na żywo, które odbyło się wczoraj i bardzo dziękuję Wam za tak liczny udział. Nie spodziewałem się, dzięki za te pytania. A dzisiaj chciałbym się odnieść do jednej z najczęstszych obiekcji, jakie pojawiają się w kontekście inwestowania na akcjach, czyli że ja tam wszystko stracę. I tu chciałbym podkreślić swoje zdanie na ten temat, ponieważ nie ma szans na to, żeby wszystko stracić w jednym momencie. Do czego zmierzam? Często taka wizualizacja, która pojawia się w głowach przyszłych inwestorów, to jest to, że wpłacą kwotę X na jakąś spółkę, nieważne, jakikolwiek walor notowany na giełdzie papierów wartościowych, podkreślam, akcje, i w jednym momencie, czyli powiedzmy dzień, ewentualnie tydzień, no już najdalej w miesiąc, stracą wszystkie pieniądze. Oczywiście w naszej głowie pojawia się wizualizacja, że jest to chwila, tak? Przedział zazwyczaj godzin, o tygodniach już nie wspominam, ale generalnie jest to w odczuciu bardzo krótko. I to jest jedna z największych bzdur, ponieważ na giełdzie papierów wartościowych, po pierwsze, nie dzieje się tak, żeby z dnia na dzień jakaś akcja, spółka notowana na giełdzie po prostu zbankrutowała. Wielokrotnie, kiedy prześledzicie historię różnych walorów, to najpierw ten mocna strata w postaci bankructwa poprzedzona jest bardzo długim okresem zjazdu ceny z wyższych poziomów. Mam tu na myśli zjazd ceny ze 180 zł przez najbliższy rok czasu, powiedzmy, cena zjeżdża do granicy 40, może 20 zł. Potem przez bardzo długi okres czasu cena się wałkuje przy dołku i potem pogłębia ten dołek. Więc skąd takie skojarzenia, że tak szybko mogę stracić pieniądze? Ponieważ jest taka definicja spadających noży. Polega to na tym, że cena już jest tak nisko, że już niżej spaść nie może. I wtedy teoretycznie kupuje się tą spółkę, te akcje tego waloru. Oczywiście tą decyzję inwestycyjną opiera się o to, że przecież jeszcze kilka miesięcy albo lat temu cena tego waloru wynosiła 700 zł za sztukę, a teraz kosztuje 30, 20, może 5 zł. A więc to jest na pewno bardzo dobra okazja. I tu bardzo ważna rzecz. Po pierwsze, sama strategia gry w oparciu o spadające noże jest beznadziejną strategią. Tak? Kupować to, bo jest już tanio, już nie jeden inwestor na tym się przejechał. Oczywiście jest to łatwe, ale jednocześnie nieskuteczne. Po drugie, zwróćcie uwagę na interpretację. Wy, decydując się na tę inwestycję, określacie tą taniość tego waloru w oparciu o wykres, który nie ma nic wspólnego z analizą fundamentalną, która odpowiada nam na pytanie, czy coś jest tanie, czy coś jest drogie. To, co podkreślałem w różnicach między analizą techniczną a analizą fundamentalną. Analiza techniczna określa nam preferencje inwestorów. Jeśli preferencje inwestorów są pozytywne, wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo na to, że cena wzrośnie. Jeśli preferencje inwestorów są negatywne, to znaczy, że dołek będzie się pogłębiał. Widząc wykres, który pikuje do dołu, ewidentnie można odczytać negatywne preferencje inwestorów. I tu zaczyna się cała spekulacja. Jeśli ktoś lubi grać w oparciu o spadające noże, proszę bardzo. Ale podkreślam, nie mylcie pojęć, że na giełdzie szybko można stracić swoje pieniądze. Oczywiście, jeśli robi się to w sposób nieumiejętny i wskakuje się do rozpędzonego pociągu, który pikuje w dół, no to takie są efekty tego działania. To jest naturalna oczywistość, następstwo tego, w oparciu o co podjąłeś taką decyzję. A więc nie dziw się, że jest cały czas pogłębiane dno. Z drugiej strony, pamiętajcie, że pieniądze na giełdzie nie wyparują Wam. O ile sami nie będziecie podejmowali błędnych decyzji inwestycyjnych, to one są tam bezpieczne, ponieważ są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Tak? A więc nie można tego porównywać do jakichś klikania w banery, klikania w cokolwiek, wpłacania pieniędzy na jakieś platformy, pomnażanie ich, robienie z tego w cudzysłowie inwestycji, a tak naprawdę nie można się do nich dodzwonić. Tak? A więc na giełdzie nie ma szans na to, żeby stracić szybko pieniądze. Na pewno nikt wam ich z tamtego konta nie ukradnie. Podkreślam, profesjonalne biuro maklerskie, które jest zarejestrowane i podlega pod Komisję Nadzoru Finansowego, nie ma szans, żeby tak z dnia na dzień po prostu wyparowało. Tak jak dzieje się to z różnymi platformami parabrokerskimi. Tak? Jednocześnie instrument inwestycyjny, jakim są akcje, jest to instrument już z długoletnim doświadczeniem. On przetrwał próbę czasu na rynku. I te akcje nie wyparowywały. Wyparowywały pieniądze, ale w wyniku błędnych decyzji. A więc tego nie należy ze sobą łączyć. I to jest moje zdanie właśnie na temat tej obiekcji. I mam nadzieję, że tą króciutką audycją wyjaśniłem wam nieco moje spojrzenie na temat inwestycji. Oczywiście, jeśli macie jakieś swoje, zachęcam do wypisywania ich w formie komentarzy pod tym nagraniem. A tymczasem dziękuję wam i do usłyszenia w kolejnej audycji. Pozdrawiam, Paweł Salamucha. Cześć. Money. Tell me that wasn't money.